No i tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj sobie zdemontujemy taki silnik, który otrzymałem w paczce od Gołąbka. Także pozdrawiam Cię przyjacielu. Sponsorem właśnie dzisiejszego odcinka jest Gołąbek. Tak, zobaczymy ile miedzi z tego silnika wyjdzie, z resztki tego silnika. Nie wiem co to było, ale tu jakiś już wirnik się wyłania. Jest pięknie się miedziucha świeci. Co? Ile to waży? Towar na wagę. Mamy i co tutaj będziemy rozbierać? Kilo 605 gram. A więc sponsorem dzisiejszego odcinka jest Gołąbek. Zapraszam wszystkich do miłego oglądania tego demontażu. Także zobaczymy co z tego będzie, jak to będzie. Sam jestem ciekaw jak się za to zabrać, troszeczkę tutaj zaruściałe, ale damy sobie z tym radę. Lecimy z tematem. No i tak, ja już po demontażu, co my tu mamy, jest miedziucha, sporo tej miedzi, jest złom, są dwa magnesy, to sobie zostawimy i co, zabieramy się, zaważymy mnie, zobaczymy ile z tego wyjdzie. No i tak, jest nasza waga, tak mówiłem, właśnie wpadły takie dwa magnesy, stojana, jak się lepi, te magnesy ważą 260 gram, ktoś kiedyś w komentarzach pisał, czy wiem, czy gdzieś skupują magnesy takie? No nie wiem, jak wiecie to napiszcie, ciekawy temat. Myślę, że jest taka opcja sprzedaży magnesów takich właśnie z mebli, różnych szafek. Jak wiecie to napiszcie. I co? Mamy złom. Przypomnę, ten fan cały od Gołąbka ważył 1,6 kg, czyli licząc jeszcze powiedzmy po złotówce 1,60 zł byśmy za to wszystko dostali. I co? Mamy złomu kilo 135 gram, liczę jeszcze po złotówce, bo jestem na chwilę obecną w stanie po tyle sprzedać. Złoty 14 otrzymujemy oczywiście za ten złom, zapisujemy, no i złom wrzucamy do złomu. No i czas na miedziuchę, coś mi się tam waga wcześniej skasowała. Chyba nie zapamiętało mi ceny złomu, ale nic, to jest nic. Mamy 125 gram miedziuchy po 31,40, czyli za to dostaniemy 3,93, w sumie 5 zł za cały złom. Tak więc tyle wpadnie do mojej skarbonki. Wielkie dzięki Piotr, dzięki Tobie jest też ten odcinek, dzięki Tobie moje konto jest zasilone. No i co, miedziucha standardowo do wiaderka z miedziuchą, no bo jak, wiadro się pięknie zapełnia systematycznie. Wsypujemy
zawartość. No i fajnie, wiadro na podium. Sobie jest. Jeszcze trucik został. Także coraz bliżej 10 kg. No i tak, kochani, jeszcze raz ponawiam pytanie, czy ktoś zna temat skupu właśnie takich magnesów, co z nimi można zrobić. To na razie zostawiam. Jest to też pytanie jednego z moich widzów, nie pamiętam kogo, ale było takie pytanie. No i tak, przypominam jeszcze, że sponsorem tego odcinka był oczywiście Gołąbek. Wielkie dzięki, przyjacielu. Jeszcze dzięki Tobie kilka odcinków, jeszcze będą odcinki też z montażu dzięki innym. Czekajcie cierpliwie na te odcinki. No i co, moi kochani, standardowo, jak się podobało, oczywiście zapraszam do łapeczki w górę, jak nie, no to do w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj tego Flaminga i na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.